to coś pięknego, że w skali całego kraju na tle 53 rywalizujących miast prezydenckich mamy niezagrożone drugie miejsce, choć zdajemy sobie sprawę, że to pierwsze też pewnie jeszcze w tegorocznej rywalizacji nie jest dla nas osiągalne. Niemniej jednak animusz nam nie spada, humory wciąż dopisują, jest czymś niezwykłym, że w skali całego kraju pokazujemy siebie, naszą społeczność, jako grono mieszkańców swojego miasta, którzy są uśmiechnięci, pozytywnie nastawieni do życia. Tak, że w czerwcu odbywa się rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Biała Podlaska uczestniczy w tym projekcie i tak naprawdę zależało nam na tym, żeby osoby, które bardzo aktywnie jeżdżą w rajdzie, w ogóle w Białej Podlaskiej, to jest przesamowita sytuacja, kiedy jeździmy po mieście, pozdrawiamy się, wszyscy jesteśmy pięknie ubrani, ponieważ uczestnicy rajdu mają w tym roku wyjątkowo piękne koszulki. One symbolizują nas sukces ubiegłego roku, bo w ubiegłym roku Biała Podlaska zajęła drugie miejsce w kraju i ogromnie się cieszymy, dlatego przyspieszyliśmy. A tak naprawdę również uznajemy, że w czerwcu, wtedy kiedy są dłuższe dni, wtedy kiedy jest cieplej, to chyba ta impreza nawet nie wykluczamy, że ona się wpisze i będzie organizowana w tym czasie. Natomiast powtarzają to również osoby, które przychodziły do Centrum Informacji Turystycznej, aby zapisać się do udziału w rajdzie, że to jest naprawdę fajny pomysł, bo właśnie po pierwsze dłuższe dni, cieplej i dużo więcej osób zdeklarowało powrót rowerami. Tak naprawdę to jest długa trasa, ale pogoda też sprzyja. I proszę Państwa, no to co mamy dzisiaj, miejmy nadzieję, że ona się utrzyma. Po tej fali upałów mamy dzisiaj wspaniałą, wspaniałą pogodę na rower. Także cieszymy się z tego ogromnie, cieszą się uczestnicy rajdu, którzy bardzo chętnie przychodzili do nas, aby wziąć udział w tym przedsięwzięciu. A rajd przygotował prezydent miasta Biała Podlaska, pan Michał Litwiniuk, Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej Białej Podlaskiej, Bialskie Centrum Kultury, a także partnerzy, którzy niezawodnie nas wspierają w organizacji tego przedsięwzięcia, miejskie spółki MZK, PEC, a także firma Toyota, która wyposażyła nas w samochody, które pilotują, zamykają rajd, a także technicznie nas tutaj wspomagają. No i oczywiście zespoły rowerowe, które są zrzeszone w TTKF-ie, sekcji rowerowej, a także klub rowerowy działający przy kościele na Brzeskiej. To jest grupa też bardzo aktywna, która będzie nas dzisiaj wspierała organizacyjnie. Przedsięwzięcie niemałe, ponieważ w rajdzie bierze udział 125 osób. Dzisiaj 6 osób idziemy z naszego klubu Szczosnówki. To jest już drugi jest wyjazd nasz. Jeździmy już od może, jako grupę jeździmy chyba od 3 lat. O tak. W jakim składzie? Ile was jest tak no, poza tym wyjazdem? Około 12 osób. I wszyscy mieszkańcy Szczosnówki. A jeśli chodzi o taką codzienność waszą, po prostu się skrzykujecie, jeździcie, czy macie jakieś swoje ulubione trasy? Jak wasza codzienność rowerowa wygląda? Staramy się tylko jeździć jakby w weekendy, no wiadomo w tygodniu za dużo tego czasu nie mamy wolnego, także nie zawsze nam pozwala czas, żeby tak sobie rekreacyjnie pojeździć. Dzisiaj rajd imienia Józefa Kraszewskiego, Ignacego Kraszewskiego. To ciekawa trasa, jak podchodzicie do tego wyjazdu? Bardzo fajna, dużo ciekawych ludzi, dużo nowych twarzy, także będzie dobrze. Kręcicie dla Białej Podlaskiej? Macie aplikację? Włączacie się w rywalizację? Tak. Kręcimy. Już wykręcili dla nas kilometr. Dla nas? W tym roku mało, mamy chyba tam niecałe 5 tysięcy. Co taki rowerzysta powinien mieć w tym swoim bagażniku? Na rajd Kraszewskiego. Kurtkę przeciwdeszczową, do tego na pewno picie, kanapkę, coś słodkiego, no i na wszelki wypadek bluzkę, jak będzie zimno. I to jest wszystko. I więcej na nic nie potrzeba. Światło jest przy rowerze, kask jest, Pani Kalszko, potrzebne jeszcze wszystko. Coś. Potrzebny jest dobry humor i zapał. A humor jest, zapał jest, będziemy kręcić ile się da. Nie dajmy się. Dlaczego, drogie panie, dzisiaj jadą? Prezes kazał. Tak, prezesowa kazała. Pozdrawiamy prezesa. Kręcimy od początku czerwca dla Białej. O Boże, kochany! A ja mam twój numer. Dlaczego panowie jadą? Bo bardzo lubimy jeździć. Rowerem czy tą trasą?
przede wszystkim rowerem. No, trasa się nie liczy. Trasa nie jest wymagana. A czy ekipa jest wymagana dobra? Ekipa jest najlepsza, najlepsza jest Bialska, kręcimy również kilometry dla stolicy. Jakim rowerem najlepiej wybrać na tą trasę? Górskim, turystycznym, miejskim? No ja mam turystyczny akurat, nie? Tutaj wygodny? Bardzo wygodny, siodełko. Mam akurat skórzane wszystko, także za tydzień jedziemy do Sandomierza, także troszeczkę my musimy się przygotować do tego. No to czy rower jest specjalnie też może przygotowany, może ma jakiś gadżet, który jest typowo potrzebny? Nie, nie, potrzebna jest siła w nogach. A co tak? Nie, rozmawiamy o rywalizacji, rywalizacji. W której grupie panie jadą? Proszę? W której grupie panie jadą? A to jeszcze nas przydzielą, nie wiemy, ale prowadzimy i zamykamy. Nie chcę oszukać tak patrząc po wszystkich, ale chyba jeden z najstarszych uczestników rajdu, co? No, no tak. Ile lat, ile wiosen, jeśli to nie tajemnica? 70. 70? Ponad. Od którego roku życia jeżdżę rowerem? Cały czas. Od urodzenia? No. Czyli może i urodzony na rowerze? No, tak. Dzisiaj spora trasa, długa, nie boi się jej pan? Niczego. Nie. W 19 roku byłem. Tym rajdzie? No ta sama trasa. Najciekawsze miejsca, które pan widział, które naprawdę warto odwiedzić? To pierwsze, Orty tam, Wiśnice tam, bo ja jestem z Wiśnic. Ale przyjechał pan do Białej na start rowerem też? Tak. Rowerem z Wiśnic na start? Tak. Ja nie wiem, no... Pozytywnie zakręcony człowiek. A który to pana rower? O tamte, no. To reklamówka. Dość niepozornie wygląda. Co? Dość niepozornie wygląda. Ile już ma kilometrów przekręconych? Już licznik stoi, bo trzeba wrócić. Czyli przekręcił się licznik? Tak. Do końca. No. Nie no, gratulujemy. Szerokiej drogi. No, miało być więcej z Wiśnic, ale coś ja nie widzę. Może dołączą na trasie? Może tak, bo jak ja zapisywał się, to sporo z Wiśnic. Rajd łączy ze sobą tak naprawdę dwie funkcje. Aktywny wypoczynek i zwiedzanie ciekawych miejsc. One są na trasie i to są miejsca, które cudownie się nam wpisują i są tak ułożone w program rajdu, aby wyznaczone były w miejscach i ciekawych, ale także takich, które dają też chwilę wytchnienia odpoczynku. Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Ortelu Królewskim to jest wyjątkowe miejsce. Ksiądz proboszcz z ogromną życzliwością do nas czeka na nas, opowie o historii, o tym miejscu. Kolejny przystanek to Łomazy. Tam w centrum miasta odpoczniemy, posilimy się nieco. Kolejny przystanek, proszę Państwa, to Wisznice. Miejsce, w którym jak zwykle wójt gminy Wisznice będzie na nas oczekiwał i tam złożymy kwiaty i zapalimy znicze na grobach rodziny Malskich i Kraszewskich. I finał w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, a więc możliwość zobaczenia muzeum, zwiedzenia dla chętnych. No i finał naszego rajdu dzięki firmie Rozmaryn. Będziemy również mieli strawę taką dla ciała, która wsparła nas. A biuro podróży Paulina, które od pierwszego przedsięwzięcia organizuje z nami i wspiera nas w tym wydarzeniu, sfinansowało ubezpieczenie wszystkich uczestników. Tak więc pięknie ubrani dzięki prezydentowi miasta, dzięki firmom, spółkom miejskim i współpracy wspaniałych partnerów. Miejmy nadzieję na ciekawą imprezę. Tego Państwu, wszystkim uczestnikom życzę, a Państwa proszę o to, żeby relacja z naszego rajdu również była tak wspaniała jak humory, uśmiechy wszystkich tych, którzy tutaj przyjechali i chcą z nami jechać. Zapraszam serdecznie.